zwróci uwagę, że przy tym całym subiektywnym poczuciu naszego wolnego życia jest pod spodem jakaś ciągłość, dzięki której ono może się toczyć. Dzięki której mogą nam się cały czas zmieniać doświadczenia. Dzięki której możemy teraz siedzieć w medytacji, doświadczać oddechu, myśli, odczuć, dźwięków, dni i nocy. Piękna trudności wszystkiego, wszelkich doświadczeń. Możemy czuć, uczyć się. Przy tym poczuciu indywidualnym zwróćcie uwagę na tą ciągłość, dzięki której to jest w ogóle możliwe. Rozpoznajcie po prostu tą ciągłość przestrzeni. Która nie jest oddzielona od absolutnie żadnego doświadczenia. I każde doświadczenie jest tylko dzięki niej możliwe. Tak jakbyś nie zobaczył żadnego obrazu na ekranie, gdyby nie było ekranu. Więc rozpoznając ten ekran w sobie, jako siebie, rozpoznając to, że wszelka zmiana, wszelkie doświadczenia odbywają się w tobie, na nim, na tym. Tak gdzieś w głębi siebie możesz wiedzieć, że to nieważne, jakie doświadczenie będzie. Jakaś część ciebie nie umiera i nie rodzi się, nie pojawia się i nie znika. Udostępnia pojawianie się i znikanie. Udostępniała zawsze. W ten sam sposób, w jaki jesteś w tej chwili w stanie zobaczyć pojawiające się zjawiska, odczucia, myśli, cokolwiek. Z tego samego miejsca rodzi się człowiek i umiera. Zawsze w tym, na tym, stąd. I rozpoznaj, że w tym ludzkim ciele, w tym momencie masz bezpośredni kontakt z ekranem, ze sobą. Z miejscem bez pojawiania się i znikania. Wolnym od pojawiania się i znikania.
I nie musisz sobie tego wyobrażać, bo nawet wyobraźnia jest możliwa dzięki temu. Nawet możesz w tej chwili o tym myśleć, dlatego że jest. Możesz medytować, dlatego że jest. I nie musisz się martwić żadnym ruchem, wiedząc, znając tą postawę. Natomiast kiedy jej nie znasz, boisz się, że możesz zrobić coś nie tak. Albo że odejdziesz, znikniesz. Przez chwilę lęk jest widziany, ale kiedy skupisz się, skąd zaczyna się rozpraszać i znikać, tracić sens. I jeśli nie jest to jeszcze w tej chwili twoje doświadczenie, twoje widzenie, to jeśli tego typu kontemplacji poświęcisz trochę czasu, to wcześniej czy później tak będzie. Nie ma innego wyjścia. Więc niczym się nie martw. Niech się dzieje.